W tym filmie pokażemy Wam, jak łatwo i szybko montuje się szkło hybrydowe marki 3MK, a zakładamy go dziś na Samsunga Galaxy A50. 3MK Flexible Glass jest to szkło elastyczne, a dokładnie hybryda folii oraz szkła hardowanego o łącznej twardości 7H. Jego odporność na zdrapania może być troszkę niższa niż w typowych szkłach hardowanych, ale za to nie kruszy się oraz nie pęka ono pod wpływem nacisku, tak jak często dzieje się to w przypadku tradycyjnych szkieł. Polecamy rozpocząć montaż najlepiej w łazience, tuż pod ciepłej kąpieli. Dzięki parze wodnej kurz osiądzie się na ścianach i nie będzie nam przeszkadzał. Na początek musimy dokładnie oczyścić nasz ekran ze wszelkich smug oraz brudu. Następnie, aby jeszcze dokładnie oczyścić ekran z kurzu, używamy do tego specjalnej naklejki. A znajduje się ona na szkiełku z napisem Remove i za jej pomocą dokładnie go zbieramy. Gdy to mamy za sobą, nadszedł czas, gdzie możemy chwycić za szkło. Do połowy ściągamy folię oznaczoną numerem 1. I dopasowujemy szkiełko do telefonu. Możemy też sobie pomóc naklejkami do pozycjonowania, przyklejając je precyzyjnie do boku telefonu. To pomoże zapobiec przesuwaniu się szkiełka. Po dopasowaniu ściągamy folię numer 1 do końca, po czym od razu w całości tą z numerem 3. Podczas montażu mogą pojawić nam się bąble powietrzne, lecz nie musimy się o nie martwić, gdyż są one łatwe do usunięcia. Wystarczy, że użyjemy do tego chociażby kartonika lub karty bankowej i za ich pomocą wypchniemy bąble w stronę krawędzi ekranu. Na koniec oczyszczamy dokładnie nasz ekran i cieszymy się ze świeżo założonej ochrony. Pamiętajmy, że jest to szkiełko tylko na płaską część ekranu, a to oznacza, że nie przykrywa ono jego zaokrąglonych rogów.